Witam. Chciałbym podziękować widzom, którzy zdecydowali się wesprzeć moją twórczość na platformie patronite.pl. Dziękuję serdecznie. Jest to dla mnie nieocenione. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy dzisiaj 20 grudnia 2023 roku. Znajduję się na drugim etapie przekopu Mierzei Wiślanej. No i tutaj z pracownikiem spacerując spotkałem pracownika. Panie szanowny, jak się pracuje na takiej budowie wielkiej, pięknej? No cóż mogę powiedzieć. Praca, jak praca, trzeba pracować. Oczywiście, że tak. Cały czas są jakieś zmiany, nie ma monotonii przede wszystkim. O, to jest ogrom... Ogrom robót. Ogrom robót, tak. Dzisiaj robimy to, jutro idziemy w inne miejsce, robimy też coś innego. Także nie nudzimy się. Tak, jak wie pan, co jak się ogląda w internecie, ja tutaj z panem jeszcze przed tą rozmową, że tak powiem, przed tą rozmową nagrywaną rozmawiałem, to jak się jest tutaj na miejscu, widzi się własnymi oczami, to robi bardzo duże wrażenie, ogrom pracy. Naprawdę, ja jestem godny podziwu tutaj dla panów. No jest, tak, jak pan mówi, bardzo, bardzo. Świetnie to wygląda, naprawdę. Tutaj malkontenci, którzy mówili o jakimś, że statki nie będą przepływały, że płytko, wąsko, no kompletnie nie mają racji. Nie, w żadnym wypadku. Przecież tu żadne jakieś potężne kontenery obce nie będą. To jest... co ma 60 metrów szerokości. Nie, no oczywiście, że tak. Natomiast te mniejsze statki, no to dla Elbląga chyba to jest zbawienne, chyba to jest raczej, dobre. No jasne, że tak. Elbląg się będzie rozwijał dzięki państwu. O to właśnie chodzi. No. Jak, tak. I nie tylko tak jak mówią, jak Gdańsk, gdzie ma dostęp do morza, nie? O to chodzi. O to chodzi. Chociaż kanałem, ale i Elbląg będzie powiązany. Jasne, że tak. No. Wiadomo, że to nigdy nie będzie na taką skalę. No, ale to czas pokaże. O to chodzi. O to chodzi. Zawsze już jest ta szansa wykorzystana. A tak ten okres taki zimowy, jak mrozy były, to... Ciężko było, to ciężko było. No to tak, bo jest mimo wszystko zimno, woda chłodna, tak. Przymarznie coś, to trochę więcej pracy trzeba było w to włożyć i wysiłku, jak to się mówi, ale trzeba sobie radzić. No, no to jak mówię, tutaj cała Polska państwa ogląda, podziwia, naprawdę, ja wiem, że to no, praca, może pan powiedzieć, praca trzeba pracować, nie, ale to naprawdę jesteśmy, naprawdę podziwiamy tutaj was za robotę, nie, super to wygląda, naprawdę super to wygląda. Ale jak to mówią, trzeba to lubić, a nie tylko, co niektórzy, tylko za biurko, tak? No tak. Ja wolę na powietrzu. Dla mnie jest, jak pomieszczenie jakieś zamknięte, to jest za gorąco. No tak. Człowiek no, przyzwyczajony jest do tego powietrza. No panie, no oczywiście, każdy ma swoje. No i teraz co tu jeszcze dzisiaj będziecie robili na przykład? W planie jest, na dzień dzisiejszy. No dzisiaj w planie mamy jeszcze dokończyć odbojnicę, pozawieszać. Tam, gdzie jeszcze są niepozakładane. A chłopaki dalej grzebią tam, jak to się mówi, no. Równają, plantują tereny. No tak. To wszystko pomalu, żeby to zamykać. Ja tam postaram się dojść jak najbliżej, dopóki mnie nie pogonią, bo ja wiem, że to teren budowy jest i tutaj nie życzą sobie, nie każdy sobie życzy, że przyszedł i nagrywał, nie? Ale dokąd no, mogę, to postaram tak się. Pan założył kamizeleczkę, kask, to by było też no na pewno tak, na pewno tak. Na pewno, zawsze tak. Te bezpieczeństwo BHP. Ja oczywiście. Jest pan widoczny wtedy no, i zabezpieczony. Że tak. Nie, ja tutaj dlatego to jeszcze przejdę się 100 metrów i będę wracał w okolicy tutaj mostu. I, no także cieszę się niezmiernie, że udało mi się tutaj z panem chwilę porozmawiać. Miłego dnia, spokojnej no, ja pracy, zadowolenia z pracy. Tak samo, miłego dnia. Wzajemnie.